Kolejne pojedynki w klatce A zmierzą się ze sobą Maksymilian Kowalski i Tomasz Pyzel. W klatce B Krystian Czarnecki i Jakub Nowacki. Zawodnicy, którzy przygotowują się do kolejnych pojedynków. Michał Wnętrzak, Adam Poryziński. Odnośnie samej walki, no to jestem bardzo zadowolony, bo walka była wygrana. Jest jeszcze dużo elementów do poprawienia, ale wynik końcowy naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Tym bardziej, że na tak fajnej imprezie, na takich mistrzostwach, gdzie zawodnicy naprawdę mogą poczuć się komfortowo. Co do Kuby, no to wielki szacunek dla niego, bo w pierwszej rundzie ta dźwignia naprawdę była mocno wyciągnięta i no już tak tylko patrzyłem, tam praktycznie zabrakło paru sekund, żeby do odklepania, ale dzielnie wytrzymał i naprawdę tutaj wielki szacunek za walkę do końca. No i praktycznie to później można powiedzieć, że też załamało przeciwnika, bo w dwóch następnych rundach to już Kubuś fajnie dominował i pokazał swój taki kunszt stójkowy. Nie? Odnośnie samych, patrząc z mojej płaszczyzny, jeśli chodzi o zapasy i tam akcje w parterze, no to jest dużo naprawdę elementów do poprawienia, ale tutaj jeśli chodzi o Kubę, to będziemy skupiać się bardziej na takich defensywnych zapasach, bo jego domeną no musi być ta stójka, którą naprawdę ma bardzo dobrą. Nie? Dzięki, tyle. Klatka B, kolejny pojedynek. Jakub Płatek, Maciej Dorosiński. Klatka B, Jakub Płatek, Maciej Dorosiński. Kacper Kujawski, Krystian Kowalczyk, Klaudiusz Sławiczek, Władysław Falpiczuk, Aleks Krajewski, Jakub Leliwa. Prośba organizacyjna do wszystkich zawodników. A do kolejnych pojedynków przygotowują się. I przypominamy zawodnikom, żeby zgłaszali się szybciej po odbiór sprzętu do walki. Oskar Tyrcha, Wiktor Cegła, Klaudiusz Sławiczek, Władysław Falpiczuk, Aleks Krajewski, Jakub Leliwa, Karol Durszlewicz, Radosław Czajka. Hop.
bieżącego roku po raz trzeci startujemy w zawodach MMA, a dokładnie Mistrzostwa MMA Polska. Jesteśmy w Warszawie. Niestety w pełnym składzie nie startujemy, ponieważ dwóch zawodników nam się wyeliminowało. Sprawy osobiste i też kontuzje dały się we znaki, a wystartował pomyślnie Jakub Leliwa, kategoria wagowa 66 kg. Stoczył walkę na przestrzeni trzech rund 3-minutowych. Była stójka, był parter, świetnie i nawet powiedziałbym widowiskowo zaprezentował się. Była szansa, żeby zakończyć walkę nawet przed czasem. Zabrakło dosłownie detali, ale generalnie jesteśmy zadowoleni, ponieważ jakby nie było, krok do przodu nastąpił, jeżeli chodzi o poziom walki. No i cóż, wracamy zadowoleni, cieszymy się z zawodów, ponieważ oprawa na miarę gal zawodowych, także warto tu przyjeżdżać, warto tutaj brać udział. No i do następnych zawodów. Dziękuję. Karol Zabłocki, Michał Borowski, Jakub Adamczyk, Dawid Tomczyk, Kamil Malinowski, Kacper Kujawski, Krystian Kowalczyk. Green Dawid. Halo! A do kolejnych pojedynków przygotowują się Michał Borowski, Jakub Adamczyk, Dawid Tomczyk, Kamil Malinowski, Szymon Zastróżny, Oskar Tyrka, Karol Turszlewicz, Radosław Czajka, Daniel Koczur, Dobry Cyk, Paweł Domin, Krystian Szarkiewski. Dobra, zdecydowanie, zdecydowane reakcje. Dobre! Luzie, na luzie! Czujka! Tak, brawo! Nie czekaj, bardzo dobrze, dynamik mamy. I kolano! Jak po takiej akcji! Tak, kolano! Spokojnie, nie odpalaj się! Luźno! Kontroluj wszystko! Bardzo dobrze! Kontrola, kontrola! Paweł Domin, Krystian Czarnecki, tak jest, cały czas na reakcji. Kończ nogą. Czujnie, czujnie. Bliżej, wiesz o co chodzi. Jak czujesz, to zrób to. Reakcja, pamiętaj, reakcja. Tak, tak. Reakcja dobrze. Przepuszczasz. Na boki, bardzo dobrze na boki. Tak. Tak wyprzedzasz. Nie da się zaganiać. Tak jest. Uważaj na lewy, na fronta i skracaj. Cały czas reakcja, Kubuś.
Widle, widle. I do środka. O tak, bardzo dobrze, reakcja cały czas. Dobre. Nie ma przystojów, cała reakcja. Zerwij, zerwij, odwróć się. Odwróć się. Nisko na nogach. Nisko, noga w środek próbuj. Takie. Dobre, ciężkie dobre. Biodra. Ciężkie biodra. Minutka została. Koncentracja! Cały czas czujesz! Tak jest, zaprowadzasz sobie! Dobre! Tak jest, masz siłę! Ucieka stamtąd, tak! Na boki bardziej! Dawaj, kuj, cały czas reakcja! Wyprzedzasz! Przedza trzeba! Tak nie staty się, nie stój w miejscu! Maciej do boku! Dawaj, nie tylko lewy, nóżki pracują! Tak jest! Mocniej nóżki pracują! Pracują nogi mocniej! Tak! Dajesz, ponawiasz to, ponawiasz to, dajesz Kuba! Noga do końca, dzieło! Przepuszczasz i kontrujesz! Nogi, nogi wchodzą! Kuba, nogi wchodzą, nogi wchodzą! Po lewym prostym nogi wchodzą. Dawaj, Kubuś, dawaj, się tak! Dobrze, dawaj tym lewym. Po lewym prostym nogi wchodzą. Lewy prosty musi iść. Noga wchodzi! Wyprzedzasz, chyba, że będzie. Nie, do środka.
Nogi pracują, nogi pracują. Kuba! I noga kończy, noga kończy! Noga kończy! Tak! Haj kończy, lewy prosty, prawy haj! Lewy prosty, prawy haj! Haj, haj, haj! Dystans! Na boki! Na boki! Na boki! Kolano! Kolano! Są w ręce! Dwie minuty. Idź do siatki plecami. Plecami do siatki i stawaj do góry. Dajesz, Kuba. Dawaj, ale szybki długo. Dawaj. Kubuś, plecami do siatki idź. Pa. Dajesz, biegnie. Pa. Aktywny. Aktywny jesteś cały czas, Kuba. Dawaj, Kubu. Dawaj, nie ma mocy on w ogóle. Dawaj, Kubuś, zerwij, stawaj do góry. Śmiało i wychodzi stąd! Dawaj, idź tą kredkę, dawaj, spróbuj przeszykować! Kuba, postaraj się wyjść stamtąd! Cały czas na biodrach bardziej pracujesz, słyszysz? Nie leź! Nie leź! Biodrami pracuj! 10 sekund, Kuba! Końcówka! Kuba, końcówka, dajesz! Biegnie! Proszę o ciągnie. Miałem rywala z Łodzi, walka przebiegła bardzo dobrze, po mojej myśli i po myśli trenerów założenia taktyczne były spełnione. Jest kilka elementów do dopracowania, stójka, formalność, a walka toczyła się kilka razy w parterze. Myślę, że wykonałem pracę w parterze bardzo dobrą i dziękuję za to trenerowi Tomkowi Ewertowskiemu. A za stójkę odpowiedzialny trener Rafał Mazurowski, za to dziękuję bardzo. Chciałbym pozdrowić wszystkich oglądających i trzymających kciuki. I dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zdziwione, jakby ta walka poszła... Cały czas kontynuuję, ale kolana się dały, bo już uciekał, nie? Ale...